Ukraińska armia bez walki oddała Krym. Teraz Rosjanie koncentrują wojska przy wschodniej granicy Ukrainy. Rosja urządza też kolejną demonstrację siły na Syberii. Tam rozpoczęły się ćwiczenia wojsk rakietowych. Oleksandr Turczynow wydał dekret o wyprowadzeniu z Krymu ukraińskich jednostek wojskowych i ewakuacji rodzin żołnierzy. Wojskowi opuszczają półwysep. Ja mogę wam powiedzieć, że w ciągu ostatniego miesiąca... Mogę powiedzieć, że przez ostatni miesiąc każdy z nas, a przede wszystkim nasz dowódca, który niestety wciąż przebywa na Krymie, wszyscy byliśmy jak zwoje sprężyny. Teraz mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli trochę odpocząć. Z powodu oskarżeń o bezczynność wobec rosyjskiej agresji na Krymie do dymisji podał się minister obrony Igor Teniuch. Zastąpi go Michajło Kowal. Jasno rozumiem całą odpowiedzialność i zaufanie, jakie dajecie mi w imieniu narodu ukraińskiego. Jestem zawodowym żołnierzem, znam i bardzo lubię sztukę wojskową. Kocham moją ojczyznę Ukrainę. Ja lubię swoją neńkę Ukrainę. Na wschodniej granicy Ukrainy po stronie rosyjskiej trwa wielka koncentracja wojsk i sprzętu. To niepokoi NATO. Jesteśmy jako sojusz skoncentrowani na zapewnianiu skutecznego odstraszania i ochrony. Wszyscy członkowie NATO mogą być pewni naszej determinacji w celu zapewnienia efektywnej obrony. Sytuację na Ukrainie omawiali w Hadze uczestnicy szczytu na temat bezpieczeństwa nuklearnego. Wnioski nie odbiegały od tego, co ostatnio było owocem spotkań światowych przywódców. Zakusy Rosji na Ukrainie budzą zaniepokojenie, stwierdził prezydent USA Barack Obama. It is now up to Russia to act responsibly and show itself. Teraz Rosja powinna zachować się odpowiedzialnie i pokazać, że chce wypełniać normy prawa międzynarodowego. Jeśli tego nie zrobi, poniesie dodatkowe koszty i będzie to miało skutki dla globalnej gospodarki, ale najbardziej dotknie Rosję. Ukrainie grozi też destabilizacja wewnętrzna. Zastrzelony został jeden z liderów nacjonalistycznego prawego sektora, Oleksandr Muzyczko, znany też jako Szaszko Biały. Prawy sektor twierdzi, że to zabójstwo na zlecenie, za którym stoi szef MSW Arsen Awakow i obiecuje wobec niego zemstę. Lider prawego sektora zginął podczas próby aresztowania, informuje wiceszef MSW. Na krzyki, stać! W odpowiedzi na okrzyki stop, policja, nie ruszaj się, Biały próbował uciec. Podczas ucieczki otworzył ogień do naszych policjantów. Wyprygnął w okno z kołorką. Zaostrzają się też kłopoty finansowe Ukrainy. Dlatego Kijów negocjuje pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości od 15 do 20 miliardów dolarów. Poprzedni program pożyczkowy został przerwany w roku 2011, ponieważ ówczesne władze odmówiły zlikwidowania subwencji na gaz. Jeśli teraz rząd w Kijowie zgodzi się na urynkowienie cen za gaz, to z pewnością spotka się to z protestem szerokich rzesz ukraińskiego społeczeństwa.